Cześć przyjaciele, w tym artykule nadal rozmawiamy o konkurencji Krodo, Atompad. Rozważcie ci platformy i porównasz z Krodo, więc chodzimy. Atompad to wielolaunchowy program uruchamiany, skoncentrowany na bezpiecznym i bezpośrednim uruchamianiu projektu, daje układaność tokenu, wyłącznie dostęp do poprzedniej sprzedaży projektu, które zostały zrażanie wybrane do naszego użytkowania. Atompad jest w wdrożeniu na Binance Smart Chain, ale zapewni platformie startowa z obsługą wielu launchów. Atompad to pierwsza platforma implementacji NFT na poziomie launchera. Inwestorzy będą mogli zakupić jeden z limitowanych ilości NFT, który zapewni w szerszej sprzedaży używanie. Dla każdego projektu uruchomienie na platformie. Otocznym celem Atompad jest stanie się jednym z najwyższych ekosystemów z przyrzetnim DeFi. Korzystuje z długoletni. Produkt Atompad przeźni korzyści, właśnie mi Atompad. Ma kilka zastawów i margines deflacyjny. Obecnie najjeszcze praktyka deflacyjna jest spalenie tokenu projektu poprzez opodatkowanie transakcji inwestorów. Atompad przyjmuje jednak inne podejście. Po pierwsze, projektu korzystaje z naszego ekosystemu bez zaczepienia do używania Atompad do płacenia za usługi, ale projekt będzie również wykorzystywał procent opłat generowanych przez platformę do kupowania i spalania tokenu Atompad. Problem przez kryptowaluty DeFi, szybko się rozwija, codziennie polowanie się nowe projektu i rozwiązanie. Powiązanie Atompad ma na celu zapewnić platformę obsługuje wiele launchów. Problem, nie wszystkie launchpady skupia się na bezpiecznych swoich inwestorów. Decia, każdy z zespół projektu, który chce kwalifikować się do startu, musi przejść wintage, KYC, projekt musi być audytowany przez Atomrate. Zemlista firmy audytorskiej w ekosystemie Atompad. Krodo posiada również bardzo rozbudowany system wyboru projektu dla swoich IO. Pożyczka projektu, który wykonuje wszystkie zadania na czas i ma jasny plan, dla czego pracuje. Dlatego nie ma wątpliwości co do projektu, który ukaże się na Krodo. Jak widać, platforma IO nie jest zła, ale na pewno ma miejsce na rozwój. Krodo poradził sobie ze wszystkimi wadami wszystkich platform IO. A mianowicie powiadomienie o początku wyprzedaż, przepielnym serwerom w momencie sprzedaży i wieloma innymi punktami. W tej konfrontacji Krodo wygrywa z pewności siebie.